Oto proszę Kobiego na katar i na kichanie. Moja własna mieszanka pieprzu, piór i włosów króla prosiaka. Co? Rachu, ciachu, smoku, kichu! Uwaga! Dmuchnijmy w niego proszkiem. Raz, dwa, trzy! Tak lepiej! Nie ma tu jak porządne smocze kichnięcie. A na pewno przeczytałaś dobry rozdział? Ojej, spójrzcie! Zaraz naprawdę skończę jak tort! Sofii, co mamy robić? Właśnie, co mówi książka? Nie wiem, co mówi książka. Zmyślałam i nie umiem czytać. Znam tylko kilka liter, to wszystko. Dlaczego powiedziałaś, że umiesz? Byliście tacy szczęśliwi i dałam się ponieść. No i nie mogłam was zawieść. Nie chciałam was oszukać. Przepraszam. Nie tylko ty przepraszasz. Jesteś żyrafą? A tego to się nie spodziewałem. Nie chciałem was wystraszyć. Chciałem tylko chronić zamek i króla. Ale on ciągle ucieka i krzyczy, jakby się bał. Bo przecież smoki są naprawdę straszne. Chciałem tylko zrobić wrażenie na królu. A jako żyrafa nie jestem wyjątkowy. Spójrz, jaki jesteś wysoki. To robi wrażenie. Na mnie to ty zrobiłaś wrażenie. Tak przyznałaś się przyjaciołom. Pomyślałem, że lepiej powiedzieć prawdę, niż udawać kogoś, kim się nie jest. Pomocy! Pomocy! Król Prosiak? Tak! Może mi ktoś pomóc, bardzo proszę! Nigdzie o tym nie czytałam, ale to chyba będzie zadanie dla żyrafy! Dziękuję, dziękuję! Zatem ogłaszam tę żyrafę nowym królewskim zdejmowaczem króla z wysokich gałęzi! O, a przy okazji, to pozbyliśmy się już tego smoka. W zasadzie to on. Ty? Brawo! Może opowiem, jak to było. Do widzenia! O, jesteście! Chcecie posłuchać bajki? Ale nie umiesz czytać! Jeszcze nie, ale się uczę. I kiedyś całkiem sama napiszę własną historię. A wiesz już, o czym będzie? Właśnie to chciałam wam opowiedzieć. Dawno, dawno temu, daleko, daleko stąd, żył król, który miał przyjaciółkę, żyrafę.